Witamy na kanale Piłkarski Świat TV w naszej serii Echo Stadionu. Dzisiaj sobie trochę na chłodno już podyskutujemy o temacie, który jakiś czas temu wywołał wiele kontrowersji i też sporą burzę, co mnie trochę też osobiście zdziwiło, ale teraz na chłodno już po czasie ocenimy, a dokładniej nawiążemy do sytuacji Antonego w meczu z Manchester United z Sheriffem, kiedy to wykonał zwód, czy to jak to ktoś woli, sztuczkę techniczną, po czym zagrał niedokładne podanie i z tego tak naprawdę wybuchnęła ta cała kontrowersja i dyskusja na ten temat, więc pewnie nagranie kojarzycie. Witam cię, Adam. Witam wszystkich serdecznie. Nagranie pewnie kojarzycie, jeśli nie, to zaraz wam tu gdzieś tu wrzucimy, ale w każdym razie kontrowersja była niesamowita po tym, że no jak to ten zawodnik się bawi, że on sobie lekceważy, że jest 0-0, że nie powinien się tak zabawiać. I na początek może ciebie zapytam jako kibica Manchester United, bo zaraz jeszcze też poruszymy inne przykłady, że tak powiem, bawiących się piłkarzy, ale czy to jest w ogóle było twoim zdaniem potrzebne zagranie, czy w ogóle rozumiesz ten cały szum, który wybuchł do tego? To znaczy tak, przede wszystkim ja bym nie chciał tego rozdrabniać na to, czy to było potrzebne, czy to było niepotrzebne, no po prostu no, takie sztuczki, takie zawody to jest nieodmienna część piłki nożnej i tak było zawsze. Byli piłkarze, którzy używali tych sztuczek więcej, byli piłkarze, którzy używali tych sztuczek mniej. Ja generalnie dziwię się, że to wywołało aż taką burzę. No, czy wiadomo, wywołało to taką burzę, ponieważ no, ten zwód niby nic nie wniósł do gry, przyniósł stratę, ale niewykluczone jest to, że nie wiem, Antony by tego spina całego nie wykonał, by podał piłkę po prostu niecelnie, takiego szumu by nie było. A zrobił sztuczkę, potem podał niecelnie i nagle ten szum jest. No generalnie moim zdaniem to jest styl gry, który teraz jest dosyć rzadki, bo wiadomo, kiedyś było tego więcej. Był Ronaldinho, byli tacy piłkarze jak Robinho właśnie, którzy lubili sobie robić takie sztuczki, bardziej sztuczki niż zwody, no bo to jest bardziej sztuczka niż zwód, bo zwód wydaje mi się, że jest czymś takim, co daje coś efektywnego, a sztuczka jest bardziej efektowna niż efektywna. Znaczy ogólnie u Brazylijczyków jest taki właśnie styl bycia, grania w piłkę, że oni mają właśnie ten styl bycia gry w piłkę, który się opiera na tym efektownej grze, na tych sztuczkach i to u nich od zawsze tak jakby było zakorzenione. No właśnie, to jest też część gry tych piłkarzy, nawet ich, piłka z można Brazylii. powiedzieć, kultura piłkarska. Tak, Te to jest taka sztuczki. kultura. I ja na przykład jestem fanem, bo dla mnie to jest taka pewnego rodzaju ozdoba piłki nożnej, taki miły dodatek do tego, co oglądamy na co dzień, no bo nie ma co ukrywać, że zazwyczaj nie oglądamy takich sztuczek w meczach piłkarskich. Zazwyczaj te mecze to są ciągle powielane schematy, takie piłkarskie szachy coraz częściej oglądamy na tych boiskach europejskich. I jeżeli mamy okazję zobaczyć takiego piłkarza, który robi coś nowego, robi coś ekstra, potrafi zrobić coś nieszablonowego z piłką, to moim zdaniem powinniśmy to propsować, a nie piętnować. A zauważyłem, że takie tendencje do hejtowania takich zachowań są coraz większe, bo to tu jest Antony. Wcześniej były jakieś głupie burze związane z tym, że Vinicius tańczył po swoich bramkach. Wcześniej też były burze związane z tym, że Neymar też nadużywa sztuczek i też że nadużywa swoich cieszynek. No generalnie nie wiem, czy to nie jest takie czepianie się troszeczkę na siłę. Nie wiem, jak ty uważasz. No mnie właśnie w ogóle dziwi cała ta sytuacja, to, że my musimy tak naprawdę dyskutować, no po części sami też się trochę do tego przyczyniamy, że dyskutujemy, nagrywamy odcinek na taki temat, ale mnie w ogóle dziwi, że ktoś ma jakieś wątpliwości, że piłkarz zrobił sztuczkę i jest wielki z tego szum, halo. No, rozumiem, że to jakby się opiera o to wszystko, że Antony zagrał niecelnie, ale to też nie było tak, że on, nie wiem, zagrał w piłkę w aut, tylko nam próbował dograć. To jest w ogóle zupełnie inna też kwestia, co mógł zrobić. No, uznał taką decyzję, że to będzie na ten moment najlepsze rozwiązanie. I też się tam widziałem, opiera o, były jakieś różne argumenty, padały, no, że jak Ronaldo w swoim prime robił sztuczki, no to on robił to na piłkarzach, a wiesz, koło Antonego tam nic nie było i się niepotrzebnie popisuje. No ale to nie jest jakby zabronione, to nie jest zakazane. Te sztuczki to jest część gry. I mnie właśnie dziwi coś takiego, że to jest w ogóle negocjowane i że to taki szum wywołuje. Bo gdyby Antony w tym momencie zagrał celną piłkę i padłaby bramka,
to wiesz, to by było pokazywane jako stadiony świata i o, wiesz, niesamowite zagranie i co to w ogóle jest za piłkarz. A teraz w ogóle jest negocjowane, że on się popisuje. No dla mnie trochę dziwi. To równie dobrze, nie wiem czy pamiętasz, pewnie pamiętasz taką interwencję. Był taki bramkarz kolumbijski, René Guaita. I on No tą był. swoją interwencję zrobił, taką pamiętną, która często jest tam gdzieś pokazywana nogami do tyłu. I to też było popisowe zagranie, i jakoś nikt nie mówi, że o po co on się popisuje i ten, tylko każdy to zachwala. A teraz nagle jest jakieś wielkie ale, że piłkarz robi sztuczki, że piłkarz sobie się cieszy po golu i piłkarz sobie tam tańczy, i to jest w ogóle moim zdaniem kompletnie niepotrzebne. No, generalnie nie wiem, sam już i może ja jestem troszeczkę zbyt oldschoolowy pod tym względem, że ja wychowywałem się, dorastałem jakby wraz z tą piłką taką, gdzie właśnie byli tacy piłkarze w stylu Ronaldinho, tak jak wcześniej wspomniałem, Robinho, i ja na przykład osobiście zajarałem się właśnie taką piłką nożną, że tacy piłkarze to było dla mnie ozdoba i to właśnie tacy piłkarze zachęcali ludzi do przychodzenia na stadion i bardzo często zaszczepiali też w nich miłość do piłki nożnej. I ja nie rozumiem też, dlaczego troszeczkę kibice, eksperci, nie wiem, trenerzy żądają, żeby od tego odchodzić. No, wiadomo, nie przyniosło to realnej korzyści dla Manchesteru United w tym meczu, w tej akcji w ogóle. Ale ja też w ogóle chciałbym przyjrzeć się samej tej sytuacji, a nie jakby samemu mówieniu o tym, bo dużo się mówi o tym, że Antony tak na dobrą sprawę nic z tym ruchem nie zrobił, a ja kompletnie tak nie uważam, bo oczywiście osoba, która nie skupia się za bardzo na szczegółach, powie tylko, że zrobił dwa kółeczka wokół siebie i padał niecelnie. A to też nie do końca tak jest, bo jeżeli przyjrzymy się tej sytuacji, to widzimy, że w momencie dostania piłki Antony nie ma żadnej praktycznie realnej opcji do podania piłki. Tu można nawet spokojnie umieścić jakąś stop klatkę w tym momencie, wtedy wy ją zobaczycie, że po prostu tych opcji do podania nie ma. I jeżeli to nie byłby Antony, jeżeli to byłby załóżmy jakiś boczny obrońca, jak najprawdopodobniej ta akcja by się skończyła? Najprawdopodobniej skończyłaby się na tym, że pierwsza opcja jest taka, że wtedy oglądalibyśmy podanie do tyłu, zwykły pas i granie piłki, atak pozycyjny od nowa, od linii środkowej boiska. Opcja druga, nie podanie do tyłu, tylko po prostu przyjęcie tej piłki i czekanie, aż któryś z kolegów zrobi ruch. I moim zdaniem to się niczym nie różni od tego, co zrobił Antony. Antony po prostu zrobił kółeczko, dał swoim kolegom czas na zrobienie jakiegoś ruchu, na otwarcie nowych przestrzeni, na otwarcie nowych stref. A po prostu zrobił to w niekonwencjonalny sposób, więc też nie rozumiem skąd ten szum. Znaczy, no generalnie, gdyby Antony zagrał piłkę do tyłu, czy by ją przytrzymał, to szumu by nie było ani trochę. No. Chodzi o to, No że on właśnie. podjął w tym momencie ryzyko, które no nie do końca się opłaciło, ale to też nie było, nie wiem, to nie była, jakby to była, wiesz, 90 minuta 0-0. Okej, okay. No to faktycznie, to można wtedy tak się zastanowić, że po co to, po co tak i tak dalej, ale to był, jak jeszcze wiesz, w miarę wynik otwarty, wczesny fragment meczu i on podjął ryzyko, no nie opłaciło się, ale moim zdaniem właśnie samo to podjęcie ryzyka, te próby, no piłkarz musi próbować takich rzeczy, no kiedyś któraś się by opłaci i mówię, no gdyby w tym momencie on tutaj teraz trochę zabrzmie jak trener Brzęczek, który wpuszczał Krystiana Bielika i mówił Krystian próbuj, no ale no trochę tak właśnie to wygląda, że no ten piłkarz musi próbować takich rzeczy, których niekoniecznie są oczywiste i no, na tym też się opiera to, że to piłka nożna to jest gra prób i błędów. No, nie wszystko ci zawsze wyjdzie, ale jak wyjdzie, no to wiesz, fajnie, ale no trzeba po prostu próbować. No właśnie, a i też pojawiło się dużo spekulacji na temat tego, że mnóstwo ekspertów i nawet legend Manchesteru United wypowiadało się na temat Antonego i go mocno krytykowało, już nawet pomimo tutaj samych kibiców, ale takie persony jak Robbie Savage, czy Paul Scholes, czy no wielu innych tam ekspertów od angielskiego futbolu wypowiadało się na temat tej sytuacji w dosyć cierpkich słowach. Między innymi właśnie wcześniej wspomniany Scholes, czyli no osoba w środowisku Manchester United bardzo szanowana, wręcz legendarna, nazwał Antonego klaunem.
Więc wydaje mi się, że to jest już taki trochę Tylko czy na mocny przykład nie dziwi się cię to, że to akurat właśnie powiedział Paul Scholes, który jakby styl opierania się gry Paula Scholesa polegał na tym, że przyjmij, podaj i nigdy nie ryzykuj za bardzo. No, to też był kawał piłkarza, no trzeba przyznać, ale no jednak nie skrytykowała go żadna osoba, która właśnie ma bardziej tą techniczną stronę i na tej swojej technicznej stronie opierała zawsze swoją grę. Tylko właśnie można powiedzieć, że Scholes taki był typowy piłkarze rzeźnik. starej daty go krytykowali. Tak, Scholes to był typowy rzeźnik. Znaczy, może nie tyle co rzeźnik, tylko co bardziej taki piłkarz, tak jak powiedziałeś, starszej daty i troszeczkę preferował filozofię nieco inną. Nie za bardzo był to ten techniczny futbol, tylko to właśnie był taki typowy brytyjski, siermiężny często futbol. Tylko że. No nie wiem, cały czas próbuję sobie to jakoś uargumentować, dlaczego to wywołało taką burzę i dalej nie potrafię. A Tak jak też na nie uważasz przykład. trochę jako właśnie kibic Manchesteru United, że teraz jest trochę taka moda, żeby się na coś po prostu przyczepiać w tym klubie, że trzeba szukać jakby kozłów też ofiarnych i coś krytykować? No bo wiadomo, że ten klub teraz nie jest na tych swoich najwyższych obrotach, jak w najlepszych czasach, i trzeba szukać tych kozłów ofiarnych i każdą tą jakby grę trzeba czymś sobie tłumaczyć. Że na przykład gdyby to samo zagranie dokładnie powtórzył Mbappé czy Neymar w meczu PSG z kimś tam w Lidze Mistrzów, to by tak naprawdę przeszło bez żadnego echa, że to był, wiesz, ten Manchester United, który sobie teraz radzi trochę gorzej, to, że to właśnie też pobudziło takie, że tak powiem, zniesmaczenie. No, wydaje mi się, że może coś być w tej teorii. Generalnie jest to też zauważalny trend. Ja na przykład jako kibic Manchester United uważam tak od bardzo dawna. Tobie może będzie troszeczkę łatwiej powiedzieć to jako osobie postronnej, że często jakby wbijanie szpilek w Manchester United to To jest stało się teraz w taką. modzie, tak można Tak, powiedzieć. taka moda trochę powstała. Mnie na przykład. Na początku to trochę drażniło i uważałem to trochę za przesadzone, ale to właśnie dlatego, że ja jestem tym, no, że jestem po prostu kibicem i zawsze wspierałem tą drużynę, nawet kiedy im nie szło. Teraz na przykład uważam, że nie jest do końca tak, jak powiedziałeś. W sensie uważam, że teraz powoli Manchester wstaje z kolan. Te najgorsze czasy powoli mijają, ale był ten gorszy okres i przez te ostatnie lata. No, kibice Manchester United musieli sporo się tego nasłuchać, tych wszystkich szpilek dotyczących piłkarzy. Wcześniej była moda na jechanie Paula Pogby i jego wizyty u fryzjera. W ostatnim czasie był to Harry Maguire. Nawet właśnie tak jak mówisz, Harry Maguire, który no tam no faktycznie może można powiedzieć, że nie jest to odpowiedni piłkarz w odpowiednim klubie, ale na taki piłk, taka persona na przykład jak Cristiano Ronaldo, która jest swego rodzaju legendą żywą Manchester United, też ostatnio dużo się jej oberwało i też została mocno krytykowana. Wiesz co, no bo Cristiano Ronaldo to jest taki piłkarz, który przyzwyczaił nas do tego, że jest wybitny i gdzie by nie grał, zawsze był wybitny, a w ostatnim czasie faktycznie notuję troszeczkę gorszy okres, w sensie gorszy okres. Gorszy okres jak na Cristiano Ronaldo, można powiedzieć, no bo nie można powiedzieć, że on gra fatalnie. Co prawda nie gra tak dobrze, jak grał przez całą swoją karierę, ale też nie można wymagać od piłkarza w jego wieku, że on będzie do końca swojej kariery grał na aż tak wysokich obrotach, więc w tym wypadku wydaje mi się, że to nie jest jechanie Cristiano Ronaldo dlatego, że jest piłkarzem Manchester United, tylko po prostu krytyka pojawiała się w związku z tym, że on przyzwyczaił ludzi do tego, że jest wybitnym piłkarzem. I po prostu teraz powoli, niestety, trzeba się zastanowić nad tym, czy powoli jego najlepszy okres nie minął już, bo faktycznie w ostatnim czasie można zauważyć tendencję spadkową, że Ronaldo coraz gorzej się prezentuje. I niestety, ale ja bym po prostu uciekał od tego wymagania od niego wielkich rzeczy. Oczywiście był przez długi czas wielkim piłkarzem, ale no nie można oczekiwać, że tak będzie wiecznie, więc wydaje mi się, że stąd jest ta krytyka. No tak, a jeszcze na samym początku poruszyłeś kwestię Viniciusa Juniora i tam też jakiś czas temu pomiędzy meczu derbowym z Atletico też już tam piłkarze Atletico się wypowiadali, że no Vinicius nie powinien się cieszyć po golu, w sensie cieszyć,
przesadnie cieszyć, tańczyć, tych swoich typowych firmowych cieszynek robić, to też jest moim zdaniem takie trochę no nie na miejscu też, no bo to, że nie możesz sobie zrobić filmowej cieszynki, znaczy nie możesz, no ktoś ci mówi, że nie powinieneś, ale no dlaczego, spróbuj to jakby logicznie uargumentować, że nie powinieneś tego robić. To też jest takie moim zdaniem szukanie zwigły widły i zróbmy po prostu z tej piłki nożnej taką grę dla starych dziadków, które nie wyburza żadnych emocji i najlepiej to w ogóle podawajmy piłkę, wiesz, nie celebrujmy, nic nie róbmy i klepmy piłkę, potem stawiajmy autobus i trochę zabijmy ten futbol. Tak trochę wygląda też. Nie wiem w ogóle, czemu ma służyć ta dyskusja i komu przeszkadza to, jak kto celebruje to, jak zdobył bramkę, czy jak cieszy się po wygranej, czy jak cieszy się po swojej bramce, czy bramce swojego kolegi. Nie wiem w ogóle, jaki to ma związek z piłką nożną na dobrą sprawę, no bo to jest jakby taki dodatek do tego, co oglądamy na boisku. To nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje na boisku, nie ma to żadnego wpływu na przebieg meczu. To po prostu są emocje, to po prostu jest radość. I jeden piłkarz zademonstruje to w taki sposób, że nie wiem, uniesie ręce ku górze, skieruje jakiś tam gest do Boga. Drugi piłkarz będzie cicho, po prostu klepnie się w piersi i mu to wystarczy, a trzeci będzie się sobie zatańczyć. I to jest, wydaje mi się, że kwestia mocno osobista i nie wiem, dlaczego w ogóle takie dyskusje się pojawiają, czy w ogóle takie wypowiedzi piłkarzy się pojawiają. No ja rozumiem, że mogli piłkarze tam Atletico poczuć się w jakiś tam sposób, nie wiem, poniżeni, że może jakoś tam z ich drwi. No, to jest po prostu takie już szukanie czegoś, do czego można by się przyczepić. To jest kompletnie w ogóle niepotrzebne. Znaczy ja mam swoją osobistą teorię, że jakby w dzisiejszych czasach spora rzesza kibiców piłki nożnej, która odpala sobie mecz, to dla nich mecz jest na miejscu numer dwa. A skupiają się na tych wszystkich kwestiach pozameczowych, właśnie jak piłkarz będzie celebrował, co dany piłkarz robi bardziej w swoim prywatnym życiu. I to jest też tak trochę to, co można powiedzieć, wychodzi teraz bardziej na pierwszy plan u niektórych osób współcześnie niż to, co się ma jakby przekład na murawie i to jest trochę taka choroba, że te wszystkie ważniejsze rzeczy, ważne rzeczy, które się dzieją poza jakby murawą, są jakby na pierwszym planie niż sam mecz, sama gra. No i coś w tym jest. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę też znak naszych czasów, że może teraźniejszy kibic piłki nożnej jest troszeczkę bardziej wymagający od tego kibica, który oglądał piłkę nożną, nie wiem, te załóżmy 10 lat temu. Wydaje mi się, że to wszystko mogło się troszeczkę zmienić i teraz jakby ten przeciętny widz zwraca uwagę na szczegóły, wcześniej może tak nie było, aczkolwiek w dalszym ciągu, nawet jeżeli tak jest, nawet jeżeli ten widz obecny jest widzem bardziej wymagającym, to nadal nie jestem po prostu w stanie tego pojąć, że może komuś przeszkadzać celebracja bramki. No nawet jeszcze wracając do tej sytuacji Paula Pogby sprzed kilku lat, którą tam wspomniałeś, że była ta kwestia jakby dyskutowania na temat jego fryzur, że każdy mecz tam miał inną fryzurę i tak dalej, i tak dalej. I taki przykład ci powiem i spróbuj sobie na niego odpowiedzieć. Wychodzi Paul Pogba, który ma, załóżmy, nową jakąś tam fryzurę, która się niesamowicie wyróżnia, bo coś tam, załóżmy, że sobie zrobił włosy na czerwono, co nie? No tak. I gra dobry mecz. I gra dobre 90 minut. I myślisz, że we współczesnych czasach co będzie bardziej, o czym będzie się bardziej mówiło po już meczu? To, że zagrał dobre 90 minut, czy to, że sobie zrobił czerwone włosy? No, oczywiście, że będą trąbić, że o, czerwone włosy i wiesz. Tak, no i wiesz co, wydaje mi się, że to nawet nie musi być hipotetyczna sytuacja, bo wiele razy tak było, że Pogba grał świetne spotkania, ale nikt na to uwagi nie zwracał, bo tylko był hejt ogólny na Manchester United wtedy, no bo była taka moda, że hejtujemy Manchester United i po prostu Pogba dostawał rykoszetem, bo Manchester jako drużyna grał słabo, Pogba jako piłkarz grał dobrze i akurat miał fazę na zmiany włosów, więc przez to, że Manchester nie miał wyników, to Pogba obrywał, mimo tego, że on tam wcale nie był osobą odpowiedzialną, osobą, która była jakimś tam punktem, który gdzieś tam
przez niego będzie tracił jakość. Tak nie było, kompletnie tak nie było. No dokładnie, no to jest właśnie takie dyskutowanie na tematy, które dyskutować w teorii nie powinniśmy, ale że wywołują taki szum, no to też trzeba się jakoś w pewnym stopniu do tego odnieść, no bo generalnie kibic piłki nożnej powinien dyskutować najbardziej o tym, co dzieje się na murawie, czyli o piłce nożnej też, o tym, o meczach, a nie o takich kwestiach pozaboiskowych. No, to jest w ogóle odcinek, który nagrywamy, co szczerze nigdy nie spodziewałem się, że nawet będziemy się nagrywać odcinek na taki temat i poruszać takie kwestie, bo dla mnie to jest aż tak, wyjdę trochę na, dziwnie to zabrzmi, ale dla mnie to jest tak niepotrzebny temat, a jednocześnie o tym nagrywamy, ale to jest tak niepotrzebny temat, że najchętniej to jest właśnie do zaorania kompletnie wszystko, co pochodzi, jakby, czy piłkarz powinien się cieszyć, czy wiesz, powinien robić z wody. No oczywiście, że powinien się cieszyć, oczywiście, że powinien próbować robić z wody. No dla mnie to jest nawet, nie ma co się zastanawiać, czy powinien, czy nie. No dla mnie to też jest troszeczkę absurdalne, że w ogóle pojawiają się dyskusje na ten temat. I jakby ja zawsze wychodziłem z takiego założenia, że piłka jest o tyle fantastycznym sportem, że właśnie dlatego, że piłkarze są różni. Nie ma czegoś takiego, że każdy piłkarz jest taki sam, każdy piłkarz gra tak samo, nie wiem, robi to samo na boisku. Właśnie to jest fajne, że każda drużyna może mieć coś ekstra. Jeden piłkarz ma taką cechę, drugi ma taką, i to może też stanowić o sile zespołu, jakieś tam na przykład nieprzewidywalności w tym wypadku, jeżeli ma się takiego Antonego, jeżeli ma się takiego Viniciusa, to są tacy piłkarze, którzy jedną taką sztuczką mogą zmienić wiele, bo w większości przypadków przeciwnik nie ma prawa spodziewać się, jeżeli taki piłkarz chce zrobić coś niekonwencjonalnego, bo to są piłkarze, którzy mają taką dynamikę, takie ruchy, taki dryk, taką kontrolę nad piłką, że naprawdę potrafią dać coś ekstra, i to jest dla mnie cecha taka bardzo wartościowa, jeżeli chodzi o piłkę nożną, i taka zawsze była. I to właśnie zawsze było dla mnie fajne, i dziwię się, że w ogóle musimy o tym dyskutować. No dokładnie, no myślę, że już tutaj wyjaśniliśmy, co się da tak naprawdę. No chyba nasze stanowisko w tej sprawie jest jasne i miejmy nadzieję, że już nie będziemy musieli poruszać nigdy takich kwestii, bo to jest naprawdę gra nie warta świeczki. Ale chętnie poznamy wasze zdanie na ten temat. Na pewno. Dziękujemy za obejrzenie, zapraszamy do kolejnych odcinków oraz subskrybowania kanałów i trzymajcie się, na razie.